Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dramanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj wracać do wątku głównego, też widzę, mam trochę nowych rzeczy, które podejrzewam mogą mi dawać jakieś lepsze bonusy, także w sumie czemu nie, załóżmy sobie może te rękawice, bo są lepsze, trochę sobie przejrzyjmy ekwipunek generalnie. Koszt wytrzymałości, broń biała, koszt redukcji obrażeń zarażonych to jest akurat spoko. Też tutaj jakieś nowe rzeczy na twarz, o to może to będzie fajne. Regeneracja wytrzymałości, o weźmy sobie to, czemu nie. Dobra, najbardziej mnie boli, że nie mam składników na wytworzenie medykamentów, to jest trochę problem. Dobrze by było coś na to poradzić, tylko niestety ciężko jest coś na to poradzić, bo nie wiem gdzie tutaj dokładnie szukać tych zasobów, które są do tego potrzebne, bo tu mamy jakieś schowki gracza i tak dalej. Mamy porozmawiać z Sophie, która jest zaraz obok, ale ja bym się jeszcze tutaj rozejrzał, bo może gdzieś tutaj ten rumianek jest. Też widzę, że chyba nie. No dobra, w każdym razie chodźmy pogadajmy z Sophie, zobaczymy jaka będzie dalej akcja. Aitor nas ostrzegł o tym, że mogą nas podejrzewać o zdradę, bo wiedzą, że z nim współpracowaliśmy. On też chce przeszukać obóz Sophie, co nie jest za fajne. No w każdym razie, chodźmy z nią pogadajmy i zobaczymy jaki jest plan na tych bandytów, Jacka i Jackiego, chyba tak oni się nazywali. I'm here. How's your radio? Working now? Sometimes it works, sometimes no. Roll the dice. Susie, Logan! I swear I'll tear them apart and eat the pieces! Bertie! Ralph! To your health! I love you! What now? Do you remember the beginning of the fall, Aiden? Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge. She was losing dozens of people every day. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help. But they ignored her. Eventually, she was injured. It was dawn. They led me to her, to the roof of the sacristy. She saw me and made me promise to look after my brother. She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. After that, she appointed Carl as her successor, with me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, she said. But while the world is burning, people won't listen to someone so young. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? About my sister. I'm sorry. Yeah, maybe you don't have to be. We'll find out. That's why you came to town. For her. Yeah. Sophie, we have to talk. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aiden. And we started on the wrong foot. A sip of courage. Should you be drinking this much before the mission, Barney? Me? I got the toughest liver in Philidor. Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? There. On the rooftop. I'm watching you, Pilgrim. Po pierwsze, jak ta Sophie się kurwa tak teleportuje? Coś mi się tu kurwa nie zgadza. Gdzie ona niby jest? Jak ona się tam tak szybko dostała? Co jest kurwa? Przecież dosłownie pogadaliśmy z nim przez minutę. Da fuck? No nic, dobra, no chodźmy do Sophie. W takim razie, jak tam się przedostać do niej najszybciej? Nie wiem, dobra, tak, zeskoczę tam. Trochę zaboli, ale nie do końca, bo był materac. Czy jest tu na przykład rumianek? Zaraz ci pomogę, tylko chciałbym ewentualnie jakieś zasoby zebrać, ale widzę, że nic tutaj nie ma. No dobra, to co, pogadajmy z Sophie i rozpocznijmy jakiś tutaj plan. Apparently the peacekeepers are watching us. Well, let them see what happens to Jack and Joe.
and that we can do it to them too. Well, you said it was time to act. We're acting. I sent 3 scouts towards the camp. Carl and the crystals must be somewhere inside the building. Co najlepsze, to ja już ten obóz bandytów generalnie raz oczyściłem, bo eksplorowałem sobie tutaj, ale wtedy on jeszcze chyba nie był odblokowany. Zbliż się do obozu bandytów, wykorzystaj lornetkę do zidentyfikowania punktów wejścia, przywódcy obozu oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. By przejąć obóz, musisz zabić przywódcę i jego poruczników, a potem zająć obozowy totem, ok? Gdy przemierz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę, zyskasz dodatkowe nagrody, oczywiście. Not many guards. Most are probably asleep. There are a few entrances to the camp. The front one, suicide. It's got the most guards. You go in first, we'll move in from the other side. And then we'll catch them in a pincer movement. If anything goes wrong, we retreat to our base. Where? The Tango Motel. No dobra, to jeszcze raz sobie... Jak tu się lornetkę brało? Tak się lornetkę chyba brało. Nie, tak się lornetkę brało. Tak się lornetkę brało. Tak się lornetkę brało. Okej. Okay. Czyli tak... Tu mamy oczywiście wejście jakieś, które gdzieś tam nas doprowadzi. Dobrze by to było zrobić jak najciszej. Mamy też oczywiście trochę osób, które mogą wezwać alarm. No dobra, zobaczymy. Spróbujemy się tam oczywiście przedostać. Zmienimy sobie broń na tą lżejszą. No i zobaczymy, jak się tam dostaniemy. Na pewno nie od frontu. Tylko właśnie ewentualnie tutaj. Ojej, nie to chciałem zrobić, ale okej. Okay. Niech będzie. No mamy tutaj to wejście, skradanie się. W takim miejscu najlepiej się skradać, wcisnij kółka, aby się kłócać, wykorzystuj kryjówki, wykorzystuj elementy otoczenia do rozpatrzenia wrogów, zakradnij się i wyeliminuj, okej. Okay. No spoko, wiadomo. Change of plans, Aiden. They attacked our safe house. Who? Sophie? You have my men there. Find Carl. Save him and get our crystals. Fast. I'll do what I can. No dobra, to postarajmy się to w takim razie ogarnąć jakoś sensownie. O Jezus Maria, nie chciałem zapalać tego. Okej, okay, tu jest jakiś jeden pan kolega, który się ładnie nam ustawił pod eliminację. Tylko pytanie, czy nie ma ich tutaj więcej. Oby nie. Także dobra, zróbmy pierwszą eliminację. Gościa po cichu zabijmy. Dobra. Czy mogę... Jezus Maria, ciągle tutaj bardzo dziwnie się tą lornetkę włącza. Okej, ona widzę, stąd mi już nie bardzo cokolwiek pomoże. Tu jest jeszcze jeden, pan kolega, który pewnie zaraz zobaczy ciało kolegi, albo i nie. Kurde, ale się tak ustawił trochę dla nas niefajnie. Czy ja mam... mam wabik, który mógłbym rzucić gdzieś w tamtą stronę. Ale dobra, gościu się przejdzie. Także wtedy będziemy w stanie go wyeliminować. Kiedy on sobie tutaj będzie robić patrol. Dobra. Pierwszy już. W ogóle możemy sobie zobaczyć też to. Ale to nie jest nam potrzebne. Dobra, tam jest jakiś... Tutaj mamy dwójkę. Czy tamto już jest zarażony. Dobra, czyli raczej chcemy tutaj to ogarnąć. Tylko uważajmy, żeby nikt nas nie zobaczył, jak tutaj będę wchodzić. Dobra. Gdzie on polasł? Tam jest. Pytanie, no dobra, spróbuję się na niego tutaj zahaczyć. On powinien za chwilę tutaj do nas przyjść. Wydaje mi się. Także poczekajmy na niego. Fajnie by było, kurde, jakiś upgrade, który mi zwiększy zasięg tego. Z trybu przetrwania. O kurde, on się tu widzę jakoś inaczej teraz przemieścił. Pytanie, gdzie dokładnie się zatrzyma. Teoretycznie dałbym go radę ściągnąć. Także chyba do niego się przejdę. Mam nadzieję, że mi się uda go szybko wyeliminować. O kurwa, nie! Fuck! Naprawdę? No nie wierzę w to. Masakra. Główka stracona. Także możemy trochę z nimi powalczyć. Czemu nie? Okej, okay, to też nasi widzę tutaj przyszli. No dobra, to będziemy musieli powalczyć, bo niestety
trochę mi ucięło. Come on. Dobra. Okej. Wow, nie chcę po naszych bić. Kto swój, kto wróg. To wróg chyba. Tak, to wróg. Dobra. Okej. Także chociaż trochę się udało ich bardziej może oczyścić. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jacyś zostali. Podejrzewam, że tak. O, tu jest jeden. O, świetnie. I jeszcze za chwilę on zrobi ten alarm, który będzie bardzo niefajny, jeżeli się uda. Nie, cicho. Spierdalaj. Dobra. Chyba alarmu nie podniósł. Także tyle dobrego. Tam w ogóle coś ciekawego jest. A zobaczmy sobie. Czemu nie oznaczę to sobie przy okazji. Okej, odkryto wyzwanie parkurowe, spoko. No i tak już gdzieś się napierdalają. Chyba bardziej. Gdzieś tutaj na dole. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie. Dobrze by było jakoś zrobić to chociaż trochę po cichu, ale widzę, że... Oj, nic z tego nie wyjdzie. No dobra, to walczymy. W takim razie po prostu. Dobra. No nie bardzo widzę, mogę tutaj zrobić jakiś skrok. No dawaj. No ale kurde. Normalnie wariat jesteś z tą walką. No dobra. Nadal nie wiem, gdzie jest przywódca. Ale dobra. Coś tam się już udało. Ich bardziej poczyszczać. Dobra, tutaj mamy trochę więcej przeciwników. Dwójkę, trójkę. No dobra. Także postarajmy się już tym razem to po cichu zrobić. Tylko to nie będzie oczywiście proste, biorąc pod uwagę, że jest ich tutaj dosyć sporo. Póki co się po sobie patrzą, także to nie wchodzi teraz atak na nich w grę. Ale jeżeli by się ustawili tak jak przed chwilą, to wydaje mi się, że będzie dało się coś tutaj zrobić. Tylko musimy poczekać, aż im się patrol zmieni. Tam jest też ten jeden. On się akurat odwrócił w tą stronę. Ale to nie będzie problem, chyba. Dobra, ten się ustawił tu. Także szybko go wyeliminujmy. Okej. Ktoś tam mnie, ten drugi mnie przyuważył, nie wiem jakim cudem. Ale dobra, chodźmy go szybko. To jest w ogóle chyba... To jest chyba przywódca. Generalnie. Tamten znalazł ciałko. O! Okej. No dobra, to widzę, gościu niestety nie był zabijalny na cicho. Dobra, szybko. Ała, o kurwa mać. Uważajmy na to. Ten, żeby mi tu nie wezwał. Au, o kurwa, zginąłem. Fuck. Zapomniałem, że to jest silny atak, którego nie mogę anulować. Pytanie, gdzie mnie wczyta? To jest świetne pytanie. Pewnie na początku tego wszystkiego, nie? Oczywiście. Dobra, wiecie co? Żeby tego nie powtarzać 10 tysięcy razy, to ja to zrobię jeszcze raz w taki sam sposób jak przed chwilą, tylko może minus tak dużo walki i widzimy się, kiedy już będę mniej więcej w tym samym momencie, czyli przy walce w sumie z przywódcą tych bandytów. Okej, dobra, słuchajcie, okazuje się, że chyba gra mi zapisała jakby oczyszczenie tego całego obozu, bo tu praktycznie przeciwników nie ma. Mamy tego porucznika bandytów gdzieś tutaj i on jest chyba jedyną naszą tą, naszym wyzwaniem tutaj, poza jeszcze tamtym gościem, którego fajnie by było zabić. Także spróbujmy może coś. Mogę R2 oszołomić wroga, ale ja bym chciał tamtego przyciągnąć. Widzę, że to nie bardzo wyjdzie. Bo fajnie by było tamtego jednego pojedynczego zabić, zanim zajmiemy się głównym panem porucznikiem. Nie wiem, jak to mogę zrobić. Fajnie by było znaleźć coś, czym mógłbym rzucić. Generalnie. Tu są niby cegły, ale takie nie interaktywne. Niestety. Dobra, ja po prostu podejdę do tego gnoja, zabiję go, a tamten mnie nie zdąży może wykryć. Dobra, okej. Tak też będzie, także spoko. Tak więc chodźmy. W takim razie z nim powalczyć. Tym razem już trochę, mam nadzieję, lepiej mi pójdzie, bo się skupię na tym, żeby tylko z nim walczyć. Generalnie. O właśnie. Tak jak teraz. Au. Nie odrzucaj mnie. Szczęście, dużo życia nie ma. Już, także go dobijmy. Spoko. Możemy go przy okazji przeszukać, bo był trochę mocniejszy, to może coś fajnego z niego wydropi. Okej, stwórz bezpieczną strefę. No dobra, to w takim razie przejmujemy obóz. Pospamimy troszeczkę. Proszę bardzo. Dobra.
Po zdobyciu temu cały łup w obozie bandytów zniknie. Okej, to chwila. Bo może coś tutaj jeszcze cennego jest. Bo nie rozumiem, o co chodzi z tym łupem. Tutaj niby coś podejrzewam jest. Ale dobra, tam już tak bardzo mi nie zależy w sumie. Także dobra, zróbmy tą bezpieczną strefę. Wiem, że zniknie, trudno. Robimy to. W każdym razie. Jezu, ile ja to muszę spamić, wow, masakra. No ale dobra, udało się. Płonąca flaga, też zdobyłem osiągnięcie za przejęcie tego obozu, no spoko. No dobra, ukończona aktywność. I co dalej? Mamy oczywiście tutaj sklepikarzy teraz, widzę. Możemy sobie pohandlować, a moglibyśmy jakiś topór kupić i tak dalej. O, ja bym sobie kupił maxa tego, tak mnie stać. W sumie tak samo te rzeczy. Czemu nie? Też się przydadzą. Składników widzę na leki nie kupię, ale dobra, to nic. Dzięki, panie handlarzu. No dobra, uwolni Karla. Także chodźmy, że myśmy tego jeszcze nie zrobili. Kiedyś tutaj wprowadziliśmy to trochę dziwne, no ale dobra, niech będzie. Otwórzmy go. Pilgrim. Where's everyone else? They were attacked. Where are the crystals? Over there. Radio Sophie, fast. Sophie, I have Carl. He's okay. What about you guys? Sophie? Sophie? Are you there? You have to help the Maiden. Where's Jack and Joe? They fled the camp as soon as they heard the sound of fighting. I don't know what they're planning. They said they were waiting on backup. What backup? I don't know exactly. Joe was talking about the Renegades. Remnants of the old army. Stationed on the dam across town. Lately, they've been spotted at the bazaar. Where should I go? Tango Motel. Sophie's hideout is there. Run! Fast! I can't believe I let them fool me like that. No dobra, to w takim razie lecimy ratować Sophie. Idź do motelu Tango. Gdzieś w tą stronę mniej więcej jest. No dobra, miejmy nadzieję, że Sophie jest cała i zdrowa. Pytanie, kto ich zaatakował. Mam nadzieję, że nie Peacekeeperzy, bo to będzie trochę dla nas niefajne. No dobra, skoczmy sobie tutaj na ziemię. Parkour rolem ładnie. A, tylko tutaj jest to kurde zatrute. Ten zatruty obszar. Musimy przebiec troszeczkę naokoło. Bo przez to niestety nie przebiegnę, bo mnie to mocno, mocno zaboli. No tutaj możemy sobie z krajem przebiec przez te chemikalia, czemu nie. Tango Motel, proszę bardzo. Tutaj też gdzieś jest inhibitor container, ale to na razie nie będziemy się nim przejmować. Wejdźmy tutaj. Aiden, I heard some noises coming from Jack and Joe's little village. That's not all, Hakon. Sophie and Barney's hideout was attacked. It could be peacekeepers. Fuck. Remember what you're here for, Aiden. We were supposed to get into the central loop and not get involved in local conflicts. Don't get involved in this. Go back to the metro. We will share what we have with Aitor, and maybe he will let us pass. Idź do Aitora, idź na spotkanie z Sophie. Nie, wiecie co? Ja idę na spotkanie z Sophie. I have to go, Hakon. I promise to help Sophie. Besides, that's the only way to get to the truth. Okay. I'll be in touch. Tym bardziej, że już jesteśmy na miejscu. Też w ogóle te inhibitory są gdzieś tutaj. Generalnie, także w sumie możemy przy okazji go poszukać. On jest gdzieś nad nami pewnie. Shit. I'm too late. Sophie! Barney! You there? Sophie? Sophie, report in! No to doszło do masakry. Mamy SP-ków, jak widać na załączonym obrazku. Możemy coś tam poprzeszukiwać na szybko. Także przeszukajmy, czemu nie. Jakaś tam też butla, ale to mogę do oszołomienia wrogów. No dobra, otwórzmy to. Też gdzieś ten kontener na inhibitory powinien być, ale jak mówię, on jest pewnie nad nami. No dobra, zbadajmy to miejsce. Tutaj nic nie widać. Coś tutaj wyżej. Tutaj dosłownie gdzieś te inhibitory są zaraz obok. Być może nad nami. Tak.
Dobra, czy mogę się tutaj dostać teraz już? Mamy tutaj zamek średni, który mogę przy okazji otworzyć. Także czemu nie? Dobra. Okej, jakaś broń i ryż, spoko. Ale przez to widzenie przejdę. A te inhibitory są za tymi drzwiami. No dobra. Bo tych drzwi nie otworzę. No to jakoś inaczej tam się musi dać dostać. W takim razie wejdźmy tam, gdzie nam pokazuje, że ma być Sophie niby. Czyli tutaj. No dobra, oczywiście, że ich tutaj nie mam. Więcej za to trupów. No dobra, chodźmy dalej. Sophie! What the hell is going on? Report in! No dobra, tutaj też nic nie mamy. Tutaj ta kryjówka. Gra nam gdzieś pokazuje, żeby się dostać wyżej. Ale pytanie, czy już mogę przejść przez te drzwi nagle? Magicznie? Mogło się tak zdarzyć. Nie, one są nieinteraktywne tak czy siak. Czyli pewnie gdzieś musimy na zewnątrz wyjść. No dobra. To zobaczmy. Czyli jakoś pewnie tędy. Tam na górę. Aha, dobra. A ja już tutaj byłem i się zastanawiałem też, jak tam się dostać. No tak. Czyli to jednak było zablokowane za questem głównym. Tak jak chyba wtedy też myślałem. No dobra, teraz będziemy mogli wejść tutaj do tego motelu. Proszę bardzo. A pytanie, bo te inhibitory są gdzieś tam po drugiej stronie. I właśnie wtedy się tutaj dostać nie mogłem. No dobra, zobaczmy. Twórzmy, tym razem wejdziemy. Mamy oczywiście tonę ciał. Możemy od razu się dostać do tych inhibitorów. I od tego sobie zacznę, żeby to już mieć z głowy. Okej, inhibitory. Dwa, nie wiem, czy będę miał na upgrade, chyba nie. Jakieś tam puszki. Okej, tam po drugiej stronie coś jest, ale nie wiem, czy tam się dostaniemy. Na razie mam przejść gdzieś tutaj dalej, przez ten motel. Tędy przejdę? Nie. Dobra. Czyli gdzieś tu. Otwórz. To chyba tylko jakieś dodatkowe zatopy. Mamy Eitora, który próbuje wywołać swoich ludzi. This is Aiden. Your men are dead. Oh, shit. Oh, damn it, Aiden. I was actually starting to like you. You brought the peacekeepers here. I helped you. You betrayed us, and now we have to kill you. Helped Eitor and yourself. Helping us was just a byproduct. What are you waiting for? Don't know what to do? Hey, Barney! Barney, wait! No dobra, to widzę, że chyba będziemy musieli panów pokonać, bo niestety nie przegadam ich. Muszę ich pokonać, żeby ruszyć questa. Także się tutaj trochę z nimi pobawmy. Też w skakanie. Okej. O, widzę, że ich tu więcej przyszło jeszcze. Co nie jest za dobre. Ała! Nic nie widzę. Pomocy. Okej. Bam. Nice. A mogłem się od niego odbić jeszcze, ale trochę na to too late. No, dawajcie. Kto tam mnie teraz atakuje? Dobra, masz. Dostaniesz. Wow! Główki nie ma! O, w ciebie nie trafiłem. Jeszcze raz. No, dobra, coś tam przynajmniej trafiłem tym razem. Okej. Au. Come on. Jeszcze mnie pacną tą packą. Dawajcie. No, come on, to. Okej, ty. Dobra, tutaj trochę mu zrobimy kuku. I dobra, pokonani. Niestety. Okej, znajdźmy Barniego. W takim razie. I co z Sophie? Fuck you, figures. Looking for Sophie. Sophie. Damn it! This isn't about you, Herman. Get out of my way. O, świetnie, jeszcze gdzieś wpadliśmy w pizdu na arenę do walki z bossem. Wiemy, że gościu jest przegłuchy. Zaktualizowano cel. Pokonaj Hermana.
No dobra, chyba nie mam opcji na niezabijanie go. Przynajmniej nie wiem, jak by ta opcja mogła wyglądać. Także musimy z nim troszeczkę potańczyć. Na to by wychodziło. I mu zrobić kuku. Niestety. Jak bardzo bym tego robić nie chciał. No zobaczymy. Bo może jakoś się da, tylko ja nie wiem jak. A, wow, kurwa mać, dobra, chwilę. Weźmy sobie ten mocniejszy lek. Halo, mocniejszy lek, poproszę. Dobra. I się nie dajmy trafić drugi raz. Bo gdzieś czasami ma jakiś, widzę, chyba też szybszy atak, który może zrobić, co nie jest za fajne. Okej. Dobra, możemy go trochę znowu pociąć. Au. Jeszcze muszę uważać na te jego kopniaki. No nie są one za fajne. Ała, no właśnie, mówię, on ma jakiś taki podwójny atak, który nie jest za fajny. Dobra, okej. I on teraz go użyje, o właśnie. O kurwa, to jest potrójny atak. To jeszcze gorzej. Na szczęście po tym jest on trochę oczywiście vulnerable na ataki kolejne. Au. Dobra, weźmy sobie lek. Halo, lek. O fuck, no to tyle było z leka. O! Opuściłem się przed misji. No nie chciałem tego zrobić. Gdzie mnie zrespi? Przed tym. No dobra, to jeszcze raz. W takim razie możemy pominąć cutscenkę. Nie ma co jej oglądać. A co najgorsze, broń mi się uszkodziła. Jakby uszkodzenie broni mi zapisało. No dobra, to trzeba będzie trochę jeszcze z Hermanem powalczyć w takim razie. Nic na to nie poradzę. No dawaj, Herman, dawaj. Herman, give it up! Let me talk to Sophie! Ała. Dobra, muszę pamiętać o tym, że on ma te swoje kombosy też, na które trzeba uważać. Generalnie, au. Okej, dobra. Wow, pomocy. No dobra, coś tam mu jeszcze zrobiłem. Kuku. Teraz też się udało. Oj. Okej, wow, on też jakiś taki atak mu się odpalił. Wcześniej tego nie widzieliśmy. No dawaj, Herman. Au, no serio musiał mnie trafić. Podleczmy się. O ile dam radę. No nie, no jak on mnie przez ścianę jebnął. Dobra, widzę, że nie ma co używać tego mocniejszego ataku. No dawaj, Herman, musisz umrzeć. Niestety. Dobra. No sorry, Herman, ale no nie dałeś nam wyboru. Chyba. Podejrzewam, że jakoś może dało się go nie zabijać, ale... W jaki sposób, to nie wiem. Podleczmy się nieco mocniej. Okej. Też jakaś nowa broń nam wpadła chyba właśnie z Hermana. Wydaje mi się. Też nie jest ona chyba jakaś super ekstra. Przynajmniej z tego co widzę, dużych obrażeń nie ma. Plus też jest, no niby jest jednoręczny, to możemy go sobie tutaj wziąć. Czemu nie? I można nad tym powalczyć. Dobra, wyjdźmy stąd. W takim razie. Catch! No zdecydowanie, tylko jak ja się tam do ciebie dostanę, dostanę się z powrotem do ogrodu. Dobra, jakoś tędy damy radę przeskoczyć. No come on, dawaj. Fajnie, że Hakon przyszedł nam z odsieczą. Trochę chociaż. Dobra, tutaj do góry. Proszę bardzo. I przeskoczmy tutaj na drobinę. I chodźmy pogadajmy z Hakonem, no to wychodzi. Gdzie on jest? Cześć. Bonnie, kid. Find Bonnie. Where do you come from? I've got a sixth sense, kid. I knew you were gonna get in trouble. Bonnie wanted to kill you. Means he has something to hide. Something about Lucas, or worse. What do you mean? The murder of the commander. Now the takeover of the water tower. That's no coincidence, Aiden. Bonnie has long been looking to get out from behind his sister's shadow and rid Villador of the peacekeepers himself. I'll try to find him. Be careful. I'll go warn Aitor. Let's keep in touch. No właśnie, tak też myślałem, że to może być trochę samowolka Barniego, niekoniecznie Sophie. Barney? Come out! Come on, man! I will find you! Dobra, to przeszukajmy chyba ten budynek. Na to by wychodziło. Tutaj coś mamy i to pewnie tędy mamy iść. Aiden, if you ask nicely, I'll shoot you in the head. And if not, you'll spend a long time dying until you turn, so... You'll be the one dying, Barney. You're supposed to stop him, not kill him. Give me the weapon. Give it to me, brother. Hope you know what you're doing.
This is the thanks I get for helping? Death is how we thank traitors. You didn't say you were working for Aider. I don't work for Aider. I work for myself. No one can remain neutral in this, Aiden. We're fighting for survival. Without water, the whole bazaar will die in under a month. And the peacekeepers, they won't help us. Just like when my mother died. They just sat and watched us die. Turns out, you're one of them. You don't care about us. Tell me, why should I not kill you? Sophie, shoot! What are you waiting for? Because we can help each other. Who killed Lucas? He thinks we killed him. Sophie, talk to me. Did you do it? No. Sophie, what the hell? Why do you care about this murderer? What did Aitor promise you? If it's not you, who could have killed him? I wonder myself. Certainly none of my people. If you find out who did it, tell us. I'd like to hug the guy. Lucas deserved to die. Lived too long as it is. We didn't have to kill him. We have our own plan for getting the peacekeepers out of the bazaar. Aider promised me passage to the center. That's why I'm helping him. And you believe him? Just like that? At least he didn't try to kill me. He wasn't the one you betrayed. But I can help you too. Help us with the water, and I'll take you to the central loop myself. Okay, first, I did not betray you. I'm helping investigate a murder, and that's different. As for your offer, isn't the only way through controlled by the PK? There is another way. Do you really believe that I'd just trust you again? We need each other. You didn't tell us you were working with the PK, so we made assumptions. Things are getting more dangerous, and we all need to be careful. You tried to kill me, Sophie. I swear on the memory of Birdie, Susie, Logan, Ralph, and Herman, I'm sure. If you help us, we'll take you to the center. Will you help? Pytanie, bazar czy pikeje? Nie ma mowy, nie pomogę wam, pomogę wam. No kurde, jakoś bliżej mi do bazaru, także chyba wam pomogę. Fine. What's the plan? Jack and Joe escaped. We have a chance to take the tower and finally reclaim the water. Before fucking Aitor does. We'll deal with the peacekeepers and getting you to the center immediately afterwards. First, we need to secure access to water. How do I get up the tower? It's almost impossible without a winch, and Joe's men sealed off access. That's why I'm asking you. So you want me to climb it? If you do, you'll save a great many people, Aiden. We won't forget this. Jestem ciekaw, jak na to zareaguje Aitor, ale o tym pewnie przekonamy się w odcinku kolejnym, a tymczasem na tym ten odcinek sobie zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.